Dobra, moi drodzy, jesteśmy w Astronir. Tylko teraz jest taka sytuacja, bo ja się zdenerwowałem i wczoraj sobie zostawiłem to. Już nic nie robiliśmy. Musimy trochę tą bazę tutaj odnowić. Musimy jakieś takie, kurde, niekończące się źródło. Momencik. Zrobimy tak. Brak energii. Dlaczego? No. Siemaneczko. Marcheweczka, co tam? Dobra, musimy zrobić tutaj tą naszą ściankę, żeby nas to chroniło tak przedświątecznie. Dobra. I teraz taka sytuacja. Tutaj musimy wyrównać. Nie tak. Bo jak nie wyrównamy, to będzie brzydko. Dobra. Tylko tutaj nie zrobimy nic z tym. A gdzie jest w ogóle to, ta maszynka do wciągania? Ja ją gdzieś tutaj zakopałem? A jest. Dobra. Maszynkę sobie zakopałem. Dawno mnie tu nie było na twoim strumyku. A widzisz. I dzisiaj jesteś. To dobrze. Czekajcie. Muszę to odkopać jednak. Wyjdziemy stąd. Patrzcie, co się wydarzy zaraz. Bo musimy wziąć ten panel. Bo ten panel to jest tutaj, moi drodzy, troszkę denerwująca sprawa. No, czemu to się zrywa? Powinniśmy to... Siema, Kruszon, wesołych świąt, cześć. O, wow. Czemu to się zrywa? Czekajcie, coś jest bardzo nie tak. No to pewnie gdzieś zakopane jest dalej. No w sumie mógłbym wejść do samochodu. No to tak by mogło być, czekajcie. Aha, i nie ma energii ten samochód. No to elegancko. Czekajcie. No tak jest ok. A tu z przodu co? Czekajcie, bo to jest... Co my chcemy zrobić? My musimy z tym panelem słonecznym połączyć. Tylko ten samochód, to jest ciężka sprawa. Cud nad cudem się wydarzy. Panie! Cudów co nie miara będzie. O, tak. No ale czemu... Widzieliście to? Że ja elegancko ustawiłem. To tak nie może być. Nie. No nie wytrzymam zaraz. Boże, to sterowanie jest takie słabe. No. Wycofaj. No i nie ma energii. Koniec. 165 biców. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Bonhol. Jak samopoczucie po wczorajszej rakowej arenie brodacza? To było niesamowite doświadczenie, D. Lepiej bym tego nie ujął. Coś pięknego. Dziękuję ci, Pawełek. I pozdrawiam.
A moi drodzy, a my musimy teraz, czekajcie, zrobimy test tego, zrobimy test alertów, żeby się potem nie bugowały, czyli test subskrypcji. Dobra, działa. I test donata. Uuu, 94 zł testowo, donate'owo. This is a test donation for PLN 94. Dobra, czekajcie, jeszcze się nie załadował. Teraz już powinien działać. Co jest? This is a test donation for PLN 14. No to jeszcze raz. Dobra. No to jest już, kurde, testowo puszczone. This is a test donation for PLN 36. 36. Musi to się udać. Elo, elo, witam wszystkich, siemanko, witam, dzień dobry moi drodzy. Pogramy sobie dzisiaj tak przedświątecznie, wigilijnie bym powiedział nawet. Jak tam u was przygotowania? U was w domu jest wigilia, czy idziecie gdzieś do kogoś z rodziny? I przyjdziecie, że tak powiem, na gotowe? Na gotowe, co? Pewnie już. Na uszka. Na krokieciki, na pierożki. Na wszystko. Nie, dobra, ja się chyba poddaję z tym panelem, wiecie? Bo ja nie mam siły, żeby ten panel tutaj... I co tu się stało? I patrzcie, ja się zbugowałem. Jestem w środku. O, jestem, już wyszedłem. Dobra, jadę. Muszę dużo tych badań przywieźć. Nie wierzę. No! Nie! No dobra! Daj mi to połączyć w końcu! Głupie to sterowanie. Ech, czekajcie, bo nie wytrzymam. Okej. Dobra. To wywalamy. Siedzenie wy... Czy ja naprawdę... Okej. Czemu nie można z tego siedzenia wyciągnąć? Co? I muszę tego z przodu dać. No to zróbmy tak. Dobra, idziemy dalej. Umyłeś już okna? A okna umyte, kolego. A okna umyte. A teraz pytanie, czy u ciebie są umyte? No odpowiedz sobie na to pytanie. Energia. Moi drodzy, energia jest potrzebna, jak byk. Tylko gdzie jest panel słoneczny teraz? Pytanie. To jest pytanie, gdzie ja zostawiłem panel słoneczny? Tak bardzo niebezpieczny. Where is panel solarity? Solarity panelity. Wow, Resub, dziękuję, Sakebini. 3 miesiące, 3 lata. Yeah, yeah. Dziękuję bardzo serdecznie. O wesołych świąt i mniej nerwów, Bonkur Kappa Klos. Kappa Klos. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Dużo serduszek na czacie, moi drodzy, wyślijmy za dla Patrycji. Ja ci dziękuję bardzo serdecznie. Mniej nerwów się przyda. No. Czy my już tu mamy noc?
Dobra. Musimy wziąć energii trochę. Czy będzie dzisiaj My Summer Car? A wiesz co, może będzie My Summer Car? Może coś z pieniążkami tam zrobić. Dan Polska, siemanko, siema Szymdon. To już 3 lata, to już 3 lata. Na 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 na. To jest chyba niepełny stack. Energii musimy dać tu. I wytworzyć, słuchajcie, jeden pojazd, łazik. I zrobimy jeszcze łazik. Jedzie. Halo! Halo pojazd! Ogłupiałeś! Ogłupłeś! No ogłupiał, no! No głupi, no! Co to on robi? No nie wytrzymam z tym pojazdem. Co z nim zrobić? Powiedzcie mi. Może krzesło wymontuję i zamontuję jeszcze raz. No głupie to takie. Nie, ja to muszę na hol wziąć chyba, czekajcie. Wezmę go na hol. Tylko musimy ten hol znaleźć, gdzie on jest. Fajne bugi, no. Bugi, bugi. Ługi, bugi bym powiedział nawet. Weźmiemy teraz tak, maszynkę do wciągania. Maszynka do wciągania. I teraz weźmiemy, słuchajcie, tak. O. To. Tu. No, ale musimy go wyciągnąć. Aha, on pewnie jest zbugowany, bo... No, wywalmy go na powierzchnię. Chodź, chodź, chodź! Samochodzik, chodź! Dobra, ja go tutaj zaholuję. O, o, o. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Teraz muszę odpiąć to. Dobra. I teraz tak. Znowu zrobił salto. A, minimalnie. Czekajcie, teraz go wciągnę. Bo minimalnie do przodu musi podjechać. O, patrzcie. No czemu się zrywa? Halo? Daj tutaj się podpiąć. O. O. I... No. To musimy odpiąć teraz. Mamy potrójny łazik. Słuchajcie. Czy my chcemy już jechać? Tylko teraz potrzebujemy energii chyba, żeby zasilić to wszystko. Wesołych świąt wzajemnie, koksu. Przed Wigilią złam dla nas opłatka? Nie, wiesz co, kurde, nie mam tego. Nie mam przy sobie teraz opłatka. Czy serio on energię cały czas teraz nawet wytwarza?
Nom. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Powinno być ok. Panel potrzebujemy jeszcze zrobić. Dobra, zrobimy sobie ten panel. Chociaż nie wiem, czy ten panel jest mi potrzebny. Jeden slot więcej bym zrobił wtedy. Dobra, jedziemy. Jedziemy na wyprawę. O której mam wigilię? U mnie wigilia przeważnie jest około godziny. Okej. U mnie przeważnie wigilia jest około godziny 18. Nie wiem jak u was. No i ja jadę. Może dojadę. U mnie w ogóle nie ma Wigilii. A co, nie obchodzisz świąt? Czy nie wiem, jesteś, nie mieszkasz z rodziną, czy co? Bydajot, no zanim bydajot, to dobra, no. Cześć, wesołych świąt, Jakubeczek. Pozdrawiam. Dobra. Tutaj zrobimy taki magazyn. Dobra. Tu sobie dajemy te wszystkie rzeczy i będziemy je. 60 biców, witam! Kondor, siemaneczko, dziękuję bardzo za biciki i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Bicy bicowe. I to są, moi drodzy, rzeczy badaniowe. Dobra. I my musimy energii trochę mieć. Weźmiemy ten panel słoneczny. Ja jadę dalej. Wesołych świąt wszystkim, tak, wzajemnie, dziękuję bardzo. I ładujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. I akurat jest pięć, więc ten panel zostawimy tutaj. Weźmiemy te rzeczy, jeżeli nam się mieszczą do plecaka. Już tu nic nie ma? Dobra, i jedziemy. Co bardziej kupić na Steam? Astronira czy My Summer Car? Wiesz co ci powiem? Astronir wydaje się być grą na więcej godzin niż My Summer Car, bo w Astronirze masz przede wszystkim multiplayer, jest to sandbox, czyli od ciebie to zależy tak naprawdę, kiedy powiesz sobie już, koniec. Bo w tej grze
nie jesteś ograniczony, w sensie, no w My Summer Car niby też, ale to od ciebie zależy, czy na przykład będziesz budował bazy wielkie, czy będziesz sobie eksplorował, czy będziesz z kumplem biegał. My Summer Car natomiast jest taką grą, jest bardzo przyjemną, natomiast jest to single player i kiedyś się kończy, tak? No złożysz samochód, pójdziesz, zrobisz wyścig, kupisz wszystkie części i koniec. A w Astronirze zawsze coś będą dodawać. Znaczy, to jest w ogóle złe porównanie, bo znaczy ciężko mi jest porównywać, wiesz, My Summer Car z Astronirem, kiedy to są tak dwie różne gry. I tak bardzo różnych rzeczy dotyczą. Musiałbyś wziąć aspekt ceny. Potem się bardziej zastanowić, która gra ci się bardziej podoba. My Summer Car mi się wydaje, że jest taki bardziej grom do oglądania niż do grania, nie? Astronir jest taką grą, wiecie, no ja sobie tutaj... O, tutaj sobie poukładam to wszystko. Dobra, teraz tak. Jedziemy jeszcze raz i potem już będziemy robić odkrycia. Siema, Sigara. Oh no! Drift! My Summer Drift. Dobra, idziemy jeszcze. Dobra. Musimy jakieś te kulki jeszcze poznajdywać. Tutaj mamy jedną. Gdzieś jeszcze są jakieś? Tutaj pewnie są. Jest tam na dole kuleczka? Nie ma. Rozwaliłem grzyba, ale nie było kuleczki. Dziękuję za 40 biców, bo do odznaki. O, właśnie. I masz już odznakę i pozdrawiam. Dobra. Mamy tutaj kolejne. Potrzebujemy tak 5, czyli mamy już 2. Proszę bardzo, zostawiamy tutaj. Jeszcze musimy tutaj gdzieś znaleźć kolejne. To nie. Może tutaj. Okej, mamy. Z tych roślinek te kulki, moi drodzy, są przeznaczane do badań. Ja wtedy robię badania i jest szansa na to, że... Burza chyba jest na wierzchu. Jest szansa na to, że coś nowego odkryjemy. Coś, czego jeszcze nie znamy. Siemaneczko, Grzechu. W jakiej rozdzielczości streamujesz? Full HD. Weźmiemy to. Oh no. Paskudny gaz. Nie! Gaz mnie goni. Czekajcie, gaz mnie goni. I burza jest u góry, aż w jaskini ją czuć. O. Czekajcie, tlenu brakuje. Musimy uzupełnić. Czy streamuję jednym komputerem? Tak, streamuję jednym komputerem. Jeszcze to weźmiemy.
Dobra, mamy 5. Ja mam taką wersję. 02-1110. A. Dobra. Jak to wrzucić? A, tutaj zrobiłem taką półeczkę. O no, kurna, bym spadł. Ale o co chodzi? Czemu? Dobra. Dobra. Weźmiemy kolejne. Jeszcze dwie części. Subcio. I ostatnia. Dobra. I teraz już możemy w końcu wskoczyć do góry, przedrzeć się przez te kuleczki, albo i nie, i wrzucić je na samochód. W ogóle odcinek na YouTube'a bym sobie nagrał, wiecie? Odcinek na YouTube'a, bo Astronira, tylko co ja bym w tym odcinku chciał pokazać? Przede wszystkim chciałbym zrobić wielkie badania, czy w końcu coś odkryjemy. Następnie chciałbym z tym panelem powalczyć i lecieć na inną planetę w celu poszukiwania miejsca na rozstawienie się. To sobie nagramy.